Cześć, witajcie w już drugim dniu Halloween Week. Ta seria bardzo wam się spodobała, więc bardzo się cieszę. Dzisiaj zrobimy sobie krwistą świeczkę. Wygląda naprawdę ciekawie, a więc zapraszam do oglądania. Potrzebujemy czerwone podgrzewacze, zapałki oraz wkład do zniczy. Podgrzewacze zapalamy i czekamy, aż wosk się roztopi. Podkładamy coś, aby nie pobrudzić stołu, a następnie stawiamy świecę. Roztopionym woskiem polewamy świecę. Da to efekt spływającej krwi. Taka świeczka jest na pewno o wiele lepsza niż zwykła biała świeczka i na pewno zrobi wam drobny klimat w domu, jak i w pokoju, gdzie ją będziecie trzymać. Możecie ją równie dobrze postawić na stół i również będzie świetnie oświetlać. Ja dodałem do niej trochę waty jako ozdoby, żeby to wszystko prezentowało się lepiej. To był drugi dzień Halloween Week, więc dzięki wam za obejrzenie. I widzimy się już jutro, czyli w trzecim dniu. Dzięki, cześć.